Pamiętacie, rozpoczynamy od krzyża, przychodzimy pod krzyż i tam jest miejsce naszego oczyszczenia, nowonarodzenia. Tam wszystko się zaczyna. Następnie, mówiłem, stajemy na Bożym Słowie. To teraz Boże Słowo ma nas prowadzić. Mógłbym na temat Bożego Słowa bardzo dużo mówić. Bardzo lubię usługiwać w takim temacie dłoń Bożego Słowa. Dłoń składa się z 5 palców i to jest mój stosunek do Bożego Słowa. Słuchanie, bo wiara jest ze słuchania. Czytanie to dotyczy prawa królewskiego, przez które przychodzi objawienie Boże i błogosławieństwo na całą rodzinę. Następnie jest studiowanie. Poprzez studiowanie mamy poznanie Boga. Następnie jest rozmyślanie, szczęście, źródło szczęścia i powodzenia. Pamiętamy psalm 1, szczęśliwy mąż, prawda, który nie zasiada w gronie szyderców, w gronie grzeszników, lecz ma upodobanie w słowie Pana i słowo jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, którego liśnie więdnie. I tam jest napisane, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Z Jozuego czytamy, niechaj nie oddala się księga tego zakonu od ust twoich, ale rozmyślaj o nie we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w jej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i będzie ci się powodziło. I 5 element to jest zapamiętywanie. To jest takie najtrudniejsze, bo zdaję sobie sprawę, że nasze umysły nie funkcjonują może tak, jak powinny, więc jak uczyć się czegoś na pamięć. Słowo Boże mówi, to jest psalm 119 w 2 wersetach, jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje, kiedy będzie przestrzegał słów twoich. I tam jest w 11 wersecie, w sercu swoim przechowuje słowo, aby nie zgrzeszyć przeciwko tobie. A więc zapamiętywanie. Ja zdaję sobie sprawę, że zapamiętywanie jest trudne. Ja w ogóle mam bardzo słabą pamięć. Ja mam z tym duże problemy, dlatego że jako dziecko piłem sobie, uszkodziłem dosyć dużo rzeczy w mózgu, więc ten problem pamięci u mnie jest bardzo słaby. To, że dzisiaj z pamięci cytuję Boże Słowo, to wcale nie dlatego, że ja nauczyłem się tego na pamięć, tylko ja systematycznie każdego dnia Biblię czytam. Jeżeli robisz to poprzez 30 parę lat, to trudno, żeby to w sercu nie pozostało. Więc to nie jest sprawa uczenia się takiego na pamięć. Ja kiedyś chciałem się... Pierwszy werset, który chciałem się nauczyć na pamięć, to był Ewangelia Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Uczyłem się 2 tygodnie. 2 tygodnie, każdego dnia, setki razy czytałem ten werset, powtarzałem z pamięci i po 2 tygodniach, kiedy wydawało mi się, że już mogę z pamięci powiedzieć ten werset, okazało się, że zapomniałem. Także mówię to tylko dlatego, że to, co dzisiaj jest, to nie jest wynikiem tego, że mam bardzo dobrą pamięć i wystarczy, że raz przeczytam i zapamiętuję. Nie, ja po prostu systematycznie czytam. I tak powinno być z Bożym Słowem. Słowo Boże powinniśmy każdego dnia, czy rano, po południu, tak jak jemy, prawda? To powinien być też nas taki duchowy posiłek. I trzecia rzecz bardzo ważna, jest to napełnienie Duchem Świętym. Duch Święty, osoba Ducha Świętego. I weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami, mówi Jezus Chrystus. Chciałbym przeczytać pewien fragment Bożego Słowa z życia Pana Jezusa. Jest to pierwsze kazanie, które Pan Jezus wygłosił. Było to w Nazarecie. I czytamy w 4 rozdziale Ewangelii Łukasza od 16 wersetu do 20, ale taki akcent zrobimy na 18 i 19 wierszu. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Następnie Pan Jezus powiedział, że oto teraz słowo wypełnia się w uszach waszych. Ale tutaj ten werset 18-19, Duch
Pański nade mną przeto namaścił mnie. Bożą wolą jest to, aby każdy z nas był napełniony, ochrzczony, namaszczony Duchem Świętym. Pan Jezus powiedział, odchodząc, że nie zostawi nas sierotami. I powiedział, że On pośle Ducha Świętego, który będzie razem z nami. Posłuchajcie, w ciele nie mielibyśmy możliwości mieć relacji z Jezusem, gdyby nie obecność Ducha Świętego. Dlaczego? Że Pan Jezus zmartwychwstał w ciele i po trzech dniach od śmierci i następnie po 40 dniach, co się stało? Został zabrany do nieba i zasiadł po prawicy Ojca. I tam jest Jego miejsce. Ale On posłał Ducha Świętego, dzięki któremu mamy relację bezpośrednią z Jezusem Chrystusem. Więc ja nie muszę krzyczeć głośno Jezu, żeby On tam w niebie mnie usłyszał, dlatego, że On w Duchu Świętym jest razem z nami. On pragnie, żebyśmy byli napełnieni Duchem Świętym. Wiecie, co najbardziej przerażało mnie, kiedy oddałem swoje życie Panu Jezusowi? Kiedy słyszałem o ludziach, którzy się nawrócili, zostali uwolnieni i wrócili z powrotem do starego życia. Mało byli ludzie wokół mnie, którzy byli przekonani, niektórzy nawet, wiecie, stopery swoje włączyli i odliczali czas, kiedy Marek z powrotem zacznie pić. Nie jedna osoba mówiła, posłuchaj, przejdzie ci to, wrócisz. Niektórzy uważali, że jest niemożliwą rzeczą, żebym nie wrócił, bo przecież ja byłem najgorszy z nich wszystkich. Więc to jest sprawa czasu. Kiedy słyszysz, nawet od bliskich osób, ciekawe jak długo to będzie, zaczynasz się zastanawiać, czy poradzisz temu. Moja żona powiedziała mi, Marek, już przecież był taki czas, że przez jakiś tam miesiąc nie piłeś. A więc to, że nie pijesz tydzień, czy dwa, czy trzy, to jeszcze nie jest żaden rekord dla ciebie. A więc było pytanie, czy ja dam radę? Czy ja będę na tyle silny? Bo przecież nie miałem do tej pory tej siły. Jestem dzieckiem Bożym, oczyszczony świętą krwią Jezusa Chrystusa. Mam Boże Słowo, ale czy to wystarczy? I wiecie, dziwna rzecz, bo kiedy byłem w kościele i słuchałem nabożeństw, pamiętam jedno słowo najbardziej za każdym razem dotykało mojego serca. Moc. Czy ja nie potrzebuję mocy, aby utrzymać to nowe życie, które Bóg niedawno mi dał? I stwierdziłem tak, potrzebuję być napełniony Duchem Świętym. Wiecie, czytałem już wtedy Boże Słowo i zobaczyłem jednego z bohaterów biblijnych, apostoła Piotra. Apostoł Piotr był człowiekiem, który miał wspaniałe, wzniosłe takie postanowienia. Pamiętacie tę sytuację, kiedy Pan Jezus powiedział, przyjdzie moment, kiedy wszyscy się mnie zaprą. I wtedy Piotr stanął przed Panem. On nie udawał. To nie była hipokryzja. To, co on mówił z przekonaniem i z głębokości serca. To było najbardziej szczere, uczciwe wyznanie przed Panem. Powiedział, Panie, ja nigdy się nie zaprę. Jestem gotowy razem z Tobą umrzeć. Piotr wcale nie chciał na kimkolwiek zrobić dobrego wrażenia. To było bardzo uczciwe postanowienie. I my też mamy uczciwe postanowienia, ale niestety te postanowienia nieraz nie jesteśmy w stanie zrealizować, bo wprawdzie postanowienie mamy, ale nie mamy siły, aby je zrealizować. Dlatego też nieraz nazwani przez bliskich jesteśmy kłamcami. Bo co innego mówimy, a co innego robimy. To, że moja żona w pewnym momencie powiedziała idź stąd i w tych kłamstwach jeszcze na Boga się nie powołuj, to dlatego tak zareagowała, bo było wiele razy, kiedy przychodziłem do domu, mówię daj mi szansę,
Od dziś zaczniemy inaczej. Myślicie, że ja ją chciałem okłamać? Nie, ja chciałem naprawdę inaczej. Kiedy dziecko miało ten wypadek, to poparzenie, ja brałem go na kolana i mówię: synku, już nigdy nie zobaczysz ojca pijanego. Płakałem przy tym i to było moje postanowienie. Ono płynęło z serca. Ja nie udawałem, żeby zrobić na kimś dobre wrażenie. To płynęło prosto z serca. A później z powrotem wracałem do wódki. Kiedy odcinałem żonę, która chciała się powiesić, wiecie, powiedziałem: dosyć, do czego ja doprowadziłem. Koniec, od dziś nie będę pił. Myślicie, że zrobiłem to, żeby zrobić na kimś dobre wrażenie? To było bardzo głębokie, szczere i uczciwe postanowienie. Ale po tygodniu czasu z powrotem byłem pijany. Dlaczego? Bo to było silniejsze ode mnie. Silniejsze od mojej woli. I Piotr miał też wspaniałe postanowienie. On miał serce kochające swojego Boga i powiedział: nie, Panie, ja nie zaprę się Ciebie. Być może Piotrowi nawet łzy płynęły, kiedy to mówił. Nie, ja na pewno nie. Choćby wszyscy się zaparli, ja się nie zaprę Ciebie. Ale niestety przyszedł dzień, kiedy te słowa zostały wystawione na próbę. I pewna kobieta, wiecie, ta kobieta, ona nie miała jakiegoś większego znaczenia. To była służąca, która tam obsługiwała. Ona spojrzała na niego i mówi: ty, stary, czy ty nie jesteś czasami jednym z tych, którzy należą do Jezusa? Pamiętacie, ona mówi: nie wiem, o czym mówisz. Nie znam tego człowieka. Czytamy w Ewangelii, że nawet był moment, gdzie on zaklinał się, mówiąc: nie znam go. Było wspaniałe postanowienie. Pamiętacie, jak zareagował, kiedy usłyszał te pianie koguta? Rozpłakał się. On chciał inaczej. Ja zdaję sobie sprawę, że może jesteś człowiekiem, który naprawdę chce. Wiecie, ja nie lubię tych słów, kiedy słyszę od chrześcijan, że ktoś, kto wraca do picia: o tak, jakby naprawdę oddał życie Panu Jezusowi, to by nie pił. Można oddać naprawdę życie Panu Jezusowi, ale jeżeli nie weźmiesz mocy, która pozwoli ci zwycięskie życie prowadzić, możesz upaść. Bo twoja silna wola jest cały czas słaba. Moja silna wola dziś jest bardzo słabiutka. To, że od 35 lat jestem wolnym człowiekiem, to nie dzięki silnej woli, ale dzięki Duchowi Świętemu, który wypełnia mnie. To On udziela mi mocy. To On czyni, że Słowo jest ożywione. To On mi daje tę bliską relację z moim Panem, że On po prostu jest. On jest teraz tutaj przy mnie. Ja nieraz mam takie zakłopotanie mówić o Panu Jezusie, mając świadomość, że On jest przy mnie. To jest fantastyczne. I zobaczcie, co się dzieje z tym Piotrem. Zaparł się. To zaparcie doprowadziło do pewnego załamania, które doprowadziło, że chciał wrócić do starego życia. Jest taki moment, gdzie idzie nad wodę i mówi tak: idę łowić ryby. A przecież 3 lata prędzej Pan Jezus powiedział: już nie będziesz łowił ryb. Będziesz rybakiem ludzi. Ale przyszedł moment załamania. Zawiodłem. Jakże wielu dzisiaj z was może znaleźć się w tym miejscu, że mówisz: niestety, nie dałem rady, zawiodłem. Czy jest w ogóle sens starać się jeszcze, skoro zawiodłem? Tak, jest sens. Do was szczególnie będę mówił po przerwie. Jest sens. Jest przygotowane zwycięstwo dla ciebie, który zawiodłeś. Piotr zawiódł. Chciał wrócić do starego rzemiosła. Ale przyszedł dzień, kiedy usłyszał, że Pan żyje. Pamiętacie, pierwszy pobiegł do grobu. Pobiegł, żeby zobaczyć to miejsce, które słyszał od kobiet, że jest puste, bo Pan zmartwychwstał. I wtedy zobaczył Pana. Pamiętacie, nad wodą. Pan mówi: Piotrze, kochasz mnie? On odpowiedział: Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Czy Piotr kochał Pana? Pewnie, że kochał. I zawiódł. Kochasz i możesz zawieść.
Trzy razy Pan Jezus się spytał, ale później wziął ich i mówi tak. Posłuchajcie, chłopaki, nie tylko. Mamo, ty też słuchaj. W Dzień Zielonych Świąt mama też była. Oczekujcie obietnicy, bo otrzymacie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie moimi świadkami po całym świecie. I czytamy o tym dniu. Kocham ten dzień. Pamiętajcie, 4 czerwca w tym roku. Dzień Zielonych Świąt, gdzie przypominamy i wspominamy. My z różnymi kościołami w Legnicy będziemy spotykać się na jednej modlitwie i świętować ten dzień. I chcemy też nie tylko świętować wspominając, ale doświadczać tej mocy, która wtedy stąpiła. I czytamy 2 rozdział Dziejów Apostolskich. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. Ukazały się im języki, jakby z ognia i rozdzieliły się na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, jak im Duch poddawał. Wszyscy zostali napełnieni. I zobaczcie, co się dzieje. Ten Piotr, który niedawno przed jakąś służącą się zaparł, przed ludźmi, którzy nie mieli większego wpływu na jego życie, oto ten Piotr staje przed zgromadzeniem ludzi. Wśród nich byli ci, którzy go mogli w jednej chwili skazać na śmierć. I Piotr do nich mówi, to wy rękoma bezbożnych tego Jezusa ukrzyżowaliście. Wiecie, jak czytasz to, to możesz aż zawołać. Oszalał czy co? On nie oszalał. Co się takiego stało między tym, jak zaparł się wobec służącej, a tymi odważnymi słowami, które skierował do tłumu ludzi? Został napełniony Duchem Świętym. Duchem mocy. Duchem, dzięki któremu mógł przekraczać granice, które do tej pory nie był w stanie przekroczyć. I to jest obietnica dzisiaj Ojca dla każdego z was. On pragnie napełnić każdą osobę Duchem Świętym. Jeżeli jesteś nowonarodzonym dzieckiem Bożym, kiedy doświadczyłeś mocy przebaczenia, kiedy Jezus wszedł do twojego serca i stałeś się nowonarodzonym dzieckiem, On mówi i weź moc Ducha Świętego, dlatego że dzięki temu będziesz prowadził zwycięskie życie. Nie tak, wiecie, od niedzieli do niedzieli, tak ledwie, ledwie. Tak, wiecie, są też tacy chrześcijanie. Tam Słowo Boże w jednym miejscu mówią, że oni wejdą tak jak przez ogień do Królestwa. Ja nieraz patrzę na takich chrześcijan. Wiecie, współczuję im. Naprawdę współczuję. Nie śmieję się, współczuję. Jak widzę tych takich na orbicie. W niedzielę jest w kościele, tak bardzo się modli, wzrusza się, a w poniedziałek znów zaczyna pić. I gdzieś tam upada, ale wiecie, tak ledwie, znów w niedzielę. O pastorze, nałóż na mnie ręce i módl się, i proszę cię, pomóż mi. Wiecie, w pewnym momencie to już się modlić się nie chce. Ale oczywiście nigdy tego nie odmówię i będę się modlił. Ale ty nie musisz wcale tak żyć, bo takie życie nie daje ci radości. Wiecie, jeżeli chrześcijańskie życie nie daje mi radości, muszę się zastanowić, czy to jest faktycznie chrześcijańskie życie. Wiecie, chrześcijanin to nie jest człowiek, który się męczy z powodu wyrzeczeń. A nieraz mam wrażenie, że taki obraz sobie budujemy chrześcijanina. Wiesz, ja bym poszedł do twojego kościoła, nawet został taki jak ty, tylko tobie nic nie wolno. Cały problem polega, że wszystko mi wolno. Tylko ja nie będę brał rzeczy, które niszczą moje życie, dlatego że jestem wolnym człowiekiem. Dlaczego piłeś? Nie myśl teraz o tym, co teraz, bo teraz to już pijesz, bo musisz pić. Żeby funkcjonować, nieraz trzeba wypić. Ja już miałem taki schowek, gdzie miałem zawsze przynajmniej pół butelki wina, że rano jak wstawałem, wychodziłem do pracy, to wypijałem tylko po to, żeby normalnie funkcjonować. To nie było po to, żeby sobie humor poprawić. To było po to, żeby funkcjonować. Ale kiedyś tam, jako młody chłopak, kiedy zacząłem, to nie piłem po to, żeby funkcjonować. Piłem po to, bo to dawało mi takiego, wiecie, to lekarstwo było. Tak. Wiecie,
Wtedy człowiek taki inny był. Gdyby teraz w jednej chwili Pan Jezus pozbawił mnie Ducha Świętego, ja bym nie był w stanie jednego słowa do was wypowiedzieć. Bym prawdopodobnie głowę tak pochylił i bym czuł się taki zakłopotany i zawstydzony, że przed takim dużym gronem stoję i mam coś mówić. Tak, bo taki byłem. Niektórzy nie wierzą w to, że byłem jednym z najbardziej nieśmiałych ludzi. Dziękuję, siostra Wiara. Chwała Panu. Tak. Ja po polsku nie potrafiłem dobrze powiedzieć. Wiecie, ja wychowałem się na ulicy, mój język był bardzo zepsuty. Moje słowa, jak mówiłem jedno zdanie, to przynajmniej trzy przekleństwa w tym zdaniu jednym musiały być. Także wiecie, później nawet, to gdzieś te słowa nagle same wyskakiwały, no bo to ja byłem zakłopotany, kiedy moja mama mówi: synu, co ty powiedziałeś? Ja mówię: no co ja powiedziałam? No nie wolno takich słów mówić. Ja nawet nie byłem już w stanie później języka kontrolować. To było bardzo ciężkie. Potrzebowałem pomocy. Potrzebowałem. I kiedy stąpił Duch Święty, On mnie uzdolnił. To jest fantastyczne. Pan chce napełnić cię mocą Ducha Świętego, abyś prowadził zwycięskie życie chrześcijańskie. Ja nie potrzebuję rozweselać się alkoholem, bo obecność Ducha Świętego czyni, że ja cały czas mam radość w sercu. Wiecie, moja córka, kiedy miała maturę, było to już lata temu, miała maturę i na maturze młodzi ludzie przynieśli alkohol w butelkach od tam orężady i siedziały one przy stole. Ktoś wyciągnął i mówi: Ania, masz. A Ania mówi: tak, ale ja nie piję. No przestań ja sobie robić. Nie, ona mówi: ja nie piję. Jak nie pijesz? Wiecie, w klasie wszyscy byli przekonani, że Ania sobie zawsze trochę podpija, bo ona taka ciągle zadowolona jest. Ale ona już od dziecka była napełniona Duchem Świętym. Więc prawdopodobnie, gdybym ja dzisiaj wypił wina, żeby lepiej się poczuć, to prawdopodobnie poczułbym się gorzej. Bo moje poczucie wypływa z relacji z Duchem Świętym. Słowo Boże mówi: nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni Ducha Świętego. Ja nie muszę dzisiaj wypić, żeby być bardziej odważnym. Bo mam Ducha Świętego, a to jest duch odwagi. Nie muszę. Nie muszę pewnych rzeczy robić, bo Duch Pański jest nade mną. To jest niesamowite. Niedawno dopiero dotarła do mnie świadomość. Niedawno. Człowiek, który już tyle lat idzie za Panem, mówi: niedawno. Tak, niedawno. Niedawno, czytając ten fragment, który wam przeczytałem, kiedy Pan Jezus szedł do świątyni i mówi: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, uciśnionych wypuścił na wolność. Uświadomiłem sobie, że ten sam Duch Święty, który stąpił na Pana Jezusa, On jest we mnie. Ta-dam! Wyobrażacie sobie? Ten sam Duch Święty, który jest w Panu Jezusie, jest we mnie. Ten sam. Dlatego tak jak w innym miejscu słowo mówi: w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. To jest fantastyczne. Pan chce dać tobie moc do prowadzenia zwycięskiego życia chrześcijańskiego. Sam z siebie będziesz miał wspaniałe chęci, ale zobaczysz wkrótce, że nie masz wykonania, bo nie masz mocy. Ale Bóg mówi: nie pozostawię ci sierotą. Otrzymasz moc. A kiedy wejdziesz w tę moc, twoja modlitwa będzie inaczej wyglądała. Bo otrzymaliśmy Ducha Świętego, aby skutecznie się modlić. Kiedyś ktoś mi zadał pytanie: pastorze, powiedz mi, jak długo powinienem się modlić? Odpowiedziałem tej osobie tak: ty nie módl się długo, ty módl się skutecznie. Bóg nas powołał do skutecznych modlitw. Dlatego w niektórych listach Paweł mówi: módl się w Duchu Świętym. A przecież wystarczyłoby powiedzieć: módl się. Dlaczego jest dopisane: módl się w Duchu Świętym? Bo wtedy ta modlitwa będzie miała zupełnie inną moc. Jeżeli chcesz dojść do celu, bez Ducha Świętego możesz się pogubić. Powiesz tak: nie wiem, dokąd idę.
Nie wiem teraz, gdzie ja mam iść. Kiedy będziesz miał Ducha Świętego, będziesz wiedział, gdzie iść, bo Słowo Boże mówi, że otrzymasz Ducha Świętego, który będzie cię prowadził. Bo to Duch Święty prowadzi nas przez nasze życie. To On pokazuje nam ślady Chrystusa i my możemy tymi śladami iść do celu. Duch Święty zacznie ci pokazać, kim jesteś. A jeżeli będziesz wiedział, kim jesteś, to będziesz też wiedział, co masz zrobić. Duch Święty udzieli ci ponadnaturalnej mocy do poruszania się w sferze, która dla ciebie może w tej chwili jest zamknięta. To jest niesamowite. Ostatnio Bóg moją żonę używa w darze słowa wiedzy. Jeden z darów Ducha Świętego. Ona często otrzymuje informacje od Pana Boga o pewnych problemach, które mają ludzie, którzy są w zgromadzeniu. Być może dzisiaj, oczywiście to nie zależy od mojej żony, ale od Ducha Świętego, będziecie mogli usłyszeć, że być może niekoniecznie moja żona, może ktoś inny powie tak: wow, Pan mi teraz mówi, że jest na tej sali osoba, która na przykład ma chorą nerkę i potrzebuje uzdrowienia. I będzie zaskoczony: tak, ty masz chorą nerkę i nikomu o tym nie mówiłeś, skąd ona wie? To jest dar Ducha Świętego. Dar Ducha Świętego pozwoli ci nałożyć na kogoś ręce, modlić się o pomoc dla niego i zobaczysz odpowiedź. Czy za każdym razem, to nie od ciebie zależy. Pan Bóg dla twojego dobra pewnych rzeczy na początku nie będzie robił, żebyś nie myślał zbyt dużo o sobie. Powiem wam coś bardzo szczerze. Nie wiem, czy powinienem powiedzieć, że należy wyłączyć kamerę. Niech będzie włączona. Byłem dobrze zapowiadającym się ewangelistą. Coraz więcej pastorów zapraszało mnie na ewangelizację. Coraz więcej słyszałem: o, Marek jak głosi, to super, ile osób się nawraca. Wiecie, zacząłem wierzyć w siebie. I pojechałem na kolejną ewangelizację. Ja zawsze wiedziałem, jaką należy przyjąć postawę, żeby dobre wrażenie zrobić. Marku, dobrze, że jesteś. Och, sługa uniżony, cóż ja mogę. Wiecie, ja wiem, że my jako chrześcijanie wiemy, jakie są prawidłowe odpowiedzi, jak prawidłowo robić wrażenia na innych, na przykład pokory. Wiecie, to maska numer jeden, pokorny, maska numer dwa, uwielbiający, prawda. Możemy przyjmować różne postawy. To nie znaczy, że one nie są ważne. Tak, to może wyrazić się w postawie, ale sam wizerunek zewnętrzny jeszcze nie mówi o tym, co naprawdę jest wewnątrz. Bo na zewnątrz może wszystko dobrze wyglądać, a wewnątrz może być różnie. I wiecie, kiedy jeździłem na tę ewangelizację, nie zapomnę tej ewangelizacji, Pan Bóg wtedy piękną szkołę mi dał. Pojechałem na ewangelizację. Było dużo osób, które były nienawrócone. Pastor mówi: Marek, niesamowite dziś może być żniwo. Ja mówię: wszystko od Pana zależy. Ale w sercu myślałem: dobrze, że tu jestem. Ja wiem, jaka jest prawidłowa odpowiedź. Tak, my wiemy, jak prawidłowo odpowiadać. Wygłosiłem płomienne kazanie. Wydawało mi się, że to było jedno z najlepszych kazań, które wygłosiłem. I tak jak każdy ewangelista na końcu powiedziałem: a teraz? A teraz bardzo proszę, pochylcie głowy, zamknijcie oczy. Jeżeli ktoś z was pragnie oddać życie Jezusowi, chce się z tobą modlić i teraz na znak tego, że potrzebujesz takiej modlitwy, podnieś rękę. A tu żadna ręka się nie podniosła. Mówi: ojej, może mnie źle zrozumieliście. Więc powtórzyłem to. Nikt nie podniósł ręki. A ja zacząłem się czuć zakłopotany. Więc mówię: a może jest ktoś chory? Dwie osoby podniosły ręce. Więc mówię: chodźcie tutaj do przodu, pomodlę się o was. Co jest? On mówi: boli mnie. Więc się pomodliłem taką modlitwą jak nigdy wcześniej. Mówię: a teraz jak się czujesz? On mówi: więcej mnie boli. Kiedy skończyło się nabożeństwo, wracałem do domu, byłem przekonany, że już nigdy nie będę głosił Bożego Słowa. Ale wtedy zobaczyłem też, ile we mnie jest tego mojego ego. Na ile ja mam rzeczywiście moc. Na ile to Marek Tomczyński potrafi.
Niczego nie potrafię. Za każdym razem, kiedy staję na tym miejscu, nawet dzisiaj, na pierwszej godzinie, nawet teraz, kiedy mówię, mam świadomość, Boże, jeżeli Ty nie będziesz stał za tymi słowami, które ja wypowiadam, nic się nie będzie działo. Bez Ciebie nie jestem w stanie niczego uczynić. Ale w Tobie nie ma rzeczy możliwych. Słowo mówi do mnie, wszystko możesz w tym, który Cię wzmacnia, w Jezusie Chrystusie. To jest fantastyczne. I tę moc Ducha Świętego Pan Jezus pragnie dać Tobie. Pragnie Cię wypełnić Duchem Świętym. To jest piękne doświadczenie. Więc mamy trzy elementy, które musimy połączyć. Najpierw przychodzisz pod krzyż. Oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Stajesz się nowonarodzonym dzieckiem Bożym. Bierzesz Biblię, która od tego momentu staje się podręcznikiem terapeutycznym do prowadzenia zwycięskiego życia. I przyjmujesz moc Ducha Świętego. I Pan prowadzi Ciebie. I będziesz w innym miejscu. Jestem bardzo niepokornym człowiekiem. Myślę, że jestem jednym z tych Bożych dzieci, z którymi Pan Bóg ma bardzo dużo kłopotów. Wiecie, jak masz wiele dzieci, to wiesz, że są takie dzieci, które nie sprawiają Ci kłopotu, ale są takie, które sprawiają bardzo dużo kłopotu. Ja zaliczam się do tych drugich. I zobaczcie, do jakiego miejsca Bóg mnie doprowadził. Jeżeli On Marka Tomczyńskiego doprowadził do takiego miejsca, to pomyśl o tym, do jakiego miejsca Ty możesz dojść. To jest fantastyczne, co Bóg ma przygotowane dla Ciebie. Kiedy dzisiaj jadę do Janowic i patrzę na mojego przyjaciela Jarka Wasilewskiego, który jest pastorem, i wspominam ten dzień, kiedy on jako zgubiony heroinista, narkoman przyjechał do ośrodka bez większych nadziei na to, że cokolwiek się zmieni. I kiedy widzę dziś tego męża Bożego, który stoi na czele zboru, z żoną prowadzi ośrodek, dotyka szczytów. Wiecie, mówię, Boże, to jest właśnie Ewangelia. To jest Ewangelia. I taką Ewangelię Bóg ma dla Ciebie.